Dzień dobry. Mikrofon działa. Ja jestem Nerwarian, a to będzie poradnik do Yasuo. Akurat nikt go nie zbanował, więc udało mi się go piknąć, więc całkiem fajnie. Przypomniałem, że gram na rankedach, bo dużo ludzi jakoś tak w komentarzach. Tak, gdyby nie zdaje sobie u was tego sprawy. Te wszystkie gry są grane na rankedach, także też nie zawsze mogę, wiecie, spikować daną postać, no bo często jest banowana na przykład. Itp. itd. Dobra. Jak rundy się będą prezentować? Na markach, czyli czerwonych adeki, na sealach, czyli żółtych armory, na glyfach. Jeśli gracie na kogoś magicznego, czyli tak jak ja w tym wypadku na Lux, będzie grazisty. A jak gracie na jakieś AD, na przykład na Zeda, to możecie cooldown rudokrzą zagrać. Quinty AD. I masterki oczywiście 21.9. No. I oczywiście będzie to wszystko pod filmikiem, także tam sobie sprawdźcie jak coś, żebyście sobie skopywali masterki. Dobra, czekajcie, wyłączę kamerkę, żeby tutaj pokazać kto będzie gdzie grał. Ja jestem na midzie, Kazyk jest na topie, Lee Sin jest w dżungli, Sivir plus Sona jest na bocie. To jest nasza drużyna, całkiem... może być. Zaraz to jeszcze powiem troszkę, momencik. Thresh plus Jinx na bocie u nich, Nasus jest na topie, Evelynn w dżungli i Lux na midzie z barierą. To będzie trzeba pamiętać. Dobra, włączę włączę kamerę. Co do Yasuo, zazwyczaj starajcie się pikować Yasuo, gdy macie kogoś w drużynie, czyli na dżungli, albo na suporcie, czy ogólnie w sumie w drużynie, kogoś kto daje knockupa, czyli ktoś kto podrzuca do góry, czyli na przykład Wukong, na przykład Vi, to są świetne synergie, na AD carry Draven jest dobry, bo daje też tym swoim E, na suporcie jest Lulu fajna, bo podrzuca swoim ulti, Malphite na topie, Zac na topie, no wiecie, wszystko co podrzuca po prostu, takie synergie są. Także ja tutaj Lee Sina mam, Lee Sin jak kopnie kogoś, to ja wtedy mogę dać ulti, także to też jest jakaś tam synergia, jakaś cudowna, ale może być. Zawsze to coś może wyjść, no zobaczymy. Zaczynam z Doran Blade'em, bo w niedawnym patchu Doran się dostał nerfa, także... myślę, że lepiej z Doran Blade'em teraz już grać. Dobra, co do skilli? To jak to jest pasywnie? Pasywnie dostaje się, jak macie critical chance, czyli szansę na krita, to jest ona zwiększona u Yasuo, także to jest całkiem fajne. Wystarczy, że będziecie mieli 50% critical strike'u i dzięki pasywce macie 100%, także to jest super. I również mamy To jest flow. Nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. Flow. Nie wiem. Także mamy to flow. I jeśli mamy całe naładowane flow, ktoś nas zaatakuje, to aktywuje się nam tarcza. I tyle ile macie tego flow, to tyle będziecie osłonięci. Czyli teraz 60 tarczy. To wam zresztą... no zobaczycie to. I oczywiście z poziomami się to zwiększa. Nie jestem pewny. O ile, bo niestety rzadko mi się zdarza grać Yasuo, bo jest wiecznie zbanowany, naprawdę. Także też Yasuo jakoś tak nie za wiele grałem, ale postaram się jak najwięcej opowiedzieć dobrych rzeczy. Co do Q, aha, jeszcze w ogóle ta postać nie ma w ogóle many, także jest jedynie ograniczona przez cooldowny, także to jest bardzo przyjemne. Dlatego też wolę na przykład jak jest w dżungli ktoś, kto potrzebuje blue, dlatego na przykład lubię bardzo Vi mieć z Yasuo, bo ona całkiem fajnie działa z blue, ale Lee Sin no niekoniecznie jakoś tak bardzo potrzebuje, więc... zobaczymy, może Kac będzie stał blue. Okej, co do skilli? Q. Zaczynamy i to będzie też nasz skill, który będzie maksować. Jest to... takie po prostu cięcie, szczerze powiem. Ciężko tutaj coś powiedzieć więcej o tym. I plus, jeśli takie trzy cięcia zrobicie, to znaczy dwa, i teraz trzecie cięcie to wysyłanie tornada. Oj, teraz odpaliła się tarcza, mam nadzieję, że zauważyliście. I tornadko. Także to jest skill Q. Czy
Coś tu jeszcze powinienem dodać? Chyba nie, nie wydaje mi się. No, nie, chyba nie. Okej, okay, W jest to tarcza. Oj. Czy tarcza? Bardziej taka ściana, która osłania. Ściana, która osłania przed skillshotami, przed basic atakami, range. Tylko są niektóre skillshoty, czy tam, czy skillshoty, właśnie niektóre skille, których nie blokuje, na przykład ulti Lux nie jest blokowany przez tą ścianę, także to zapamiętajcie sobie. Ja się kiedyś na tym przejechałem. I jeszcze pasywnie, o nie sięgnę. Pasywnie zwiększa wam to, ile flow dostajecie, tak? 3% maksymalnego flow, dokładnie tak. Także przyjemne. Okej, okay, E to jest dash, do, czyli podlecenie do postaci. I zadanie tam magicznych obrażeń. I do każdej postaci możecie raz na 10 sekund podlecieć. Teraz pamiętajcie o tym, żeby się dużo ruszać. To chodzi oczywiście o pasywkę. Tu jest jeszcze taki fajny motyw, jak dajecie E, to od razu jak po tym dajecie Q, to macie takie OE. Także jeśli chcecie szybciej wyczyścić miniony, czy też więcej czempionów, to EQ dajecie. Plus, jeśli macie trzeci stack, czyli to tornado, to patrzcie, możecie zrobić tak. I są podrzucane te miniony. Także normalnie jak macie tornado, to podrzucacie oczywiście w... no prosto wszystkich. A jak macie trzeci i dacie EQ, to oczywiście jest to podrzucenie wokół was. Także to też całkiem fajnie można zagrać. Także tutaj zaraz wam jeszcze zaprezentuję tą ścianę, jak to działa. Tylko muszę poczekać, aż ona jakąś klatkę puści. Ale nie wiem, czy się zamierza w ogóle. Ops. Okej, okay, było blisko, w miarę. Ewelina, ten minus, czy znaczy ten minus. Dla niej to jest plus oczywiście, że jej nie widać. Może sobie wejść. Niezauważona. Ale jakoś się udało nie paść. Coś czuję, że Ewelina jeszcze raz tu przyjdzie. Ale mam Lee Sina niedaleko, także dlatego czuję się pewnie całkiem. Czy jeśli tylko on będzie w pogotowiu. O właśnie. Dam mu znać. Aha, poszedł na wraite. Okej, okay, to było dziwne. Liczyłem na to, że może ją zabijemy. Ale jednak się chyba przeliczyłem. Raz puszuję to szybko. Pierwszy przedmiot, który chcecie mieć na Yasuo zawsze, to oczywiście jest Static Shift. Także na pierwszej cofce zazwyczaj chcecie mieć Avarice Blade. Raz, że dostajecie pasywnie golda. Dwa, że do tego jeszcze wam dochodzi. Za każdego zabijanego miniona dostajecie plus 2 golda, także fajna sprawa. Dzięki temu macie lepszą farmę po prostu. Także myślę, że bardzo przyjemnie. Chyba ten Nasus jest martwy. Tak jest, brawo. Co do ulti, tutaj trzeba dobrze myśleć z tym ulti. Bo ulti można użyć jedynie wtedy, gdy przeciwnik jest podrzucony. Także, no wiecie, jest w powietrzu. Także albo wy kogoś podrzucacie za pomocą swojego Q, albo ktoś podrzuca dla was tą osobę. Tutaj kiedyś był większy ten zasięg, ale dostał nerfa. Bo to ty, no, znaczy ogólnie Yasuo jest OP, szczerze powiem. Dlatego też jest zbanowany. Troszkę za późno rzucił. Także wydaje mi się, że troszkę... Znaczy, że rzadko zagracie tą postacią. Znaczy, jeśli chodzi oczywiście o rankedę, bo no normalnie oczywiście sobie zagracie, no to nie ma banów. Chyba, że gracie draft mode. Ale nie wiem, czy tak jakoś tam dużo ludzi w to gra. Nie wiem, ja zawsze gram blind pick. Aj, nie udało się. Trzeba pamiętać, że jej ulti nie mogę ześcianować, jakkolwiek... O, zablokować, to chyba byłoby lepsze. Zablokować za pomocą W. Tak, jej klatkę i E mogę przyjąć na ścianę.
Przydałbym się, kurczę właśnie, przydałbym się wart, tylko że nas nie widziałem, no i to jest ten ból. Nawet jeśli sobie zwarduję, to ona i tak może to ominąć. I całkiem fajnie można używać tego E, żeby być bardzo mobilnym. Ciężko nadążyć po prostu za Yasuo, bo jest strasznie szybko można nim skakać. Coś jak Lee Sin. Oj. Oj, chyba Nasus tutaj. Uciekaj kolego, uciekaj. Może tego Nasusa zabije. Ale chyba on wcześniej jeszcze zabije tego. Jednak nie. Okej, okay, postaram się dojść do tych minionów jakoś. Najpierw sobie nastakuję Q. Lombarda tutaj. Aj, to Q nie sięgło. Szkoda. Blisko. Ale nie wystarczająco. Wow! Wow, okej. Okay. Dobrze, że miałem posypkę. Ten laser. Jeszcze tu idzie. Widzicie? Zablokowałem za pomocą ściany. Jakby tam to kół ostatnio doleciało do tego Nasusa, to raczej by padł, ale niestety, nie ma co gdybać. Na pierwszej cofce statek Shiva bym chciał. Jeśli nie będziemy stać na statek Shiva, to pewnie po Zilla samego się cofnę. Ewentualnie buty, plus może Vampiric Scepter. Jeśli czujecie potrzebę, wiecie, lepszego sustainu, no to oczywiście Vampiric Scepter by się tam przydał. Czyli oczywiście lifesteal. Plus właśnie też może, jak ktoś lubi bardzo lifesteal, to można też na Quinta grać lifesteala, bo ja gram na adekach. Oj, coś się nie udało Lisinowi. Co do drugiego skilla, maksujecie E, żeby było więcej obrażeń. Czy ja się będę cofał na 1700 golda dopiero? Tego nie wezmę już. Nie wiem, gdzie jest Ewelina cały czas. A dobra, już wiem. Przebiegnę się tam. O, blisko. Lux, bardzo możliwe, że za mną idzie. Czy ja mogę tam iść? Możliwe, że Ewelina pójdzie na golemy. Także ja sobie pójdę tutaj na blue. W tej okolicy. Może ją spotkam. Czy ona się cofa? Cofa się. O. O. Lee Sin, ty wariacie. Oj. Jednego. Ten box. Kurczę, troszeczkę źle za Lee Sin, bo miała barierę cały czas ta Jinx. Ale, no cóż. Dwa za... Nie, trzy za jeden. Słabo wyszło. Szkoda. Lux jest tutaj. Pamiętajcie, że jak widzicie, że ktoś komuś schodzi na ganka, spingujcie to. Bo nie wiadomo na przykład, czy ta Sivir jakoś nie jest zamyślona, czy cokolwiek. Czy mam plus 11 AD? Chyba jakieś dziwne runy ma ta Lux. Okay, mam statek Shiva. I teraz tak, patrzcie. Mam już 40% crit chance'u. I następnym przedmiotem, który daje nam critical strike, będzie Infinity Edge. Oj, w tą stronę życzyłem to. No i chyba cię tam widział. Tego smoka może byśmy zrobili. Spuszczałbym to szybko. Idziemy na smoka. Nie wiadomo, gdzie jest Ewelina. Tak to jest z Eweliną, niestety, że nie widziałem na... Jeżeli Sin gra z latarnią, raczej nie polecam tego przedmiotu. Szczerze powiem. Dobra, zmajtował. Pamiętajcie, zawsze jest 6 minut 54 Dragon. O, Ewelina to jest. Też tam biegnę. Oj, ale trafię w czymkolwiek, gościu. Dobra, marnuję czas. Aczkolwiek. Okej, tego troszeczkę zabiję.
Albo jednak nie. Niepotrzebnie to zrobiłem. No. Ten huk był słaby. Czy dałem się na niego zapaść, to było słaby. Blitzing trochę dziwnie gra, no ale... co poradzisz? Przypominam, że to jest Silver 3, jeśli się nie mylę. Chyba się nie mylę. Okej, okay. Berserker Gravesy sobie wezmę. Można też grać oczywiście z mercami, jeśli czujecie, że potrzebujecie mieć CC Reduction. O, to jest mocne słowo od Lissina. Często ludzie pytają, jak robię to, że rozsuwam czat. To jest pod Z-ką. Z na klawiaturze po prostu klikacie. Często widzę w komentarzach to pytanie. Także odpowiadam. Na razie 2-2, nie za dobrze, nie za dobrze. Mogłoby być lepiej, szczerze powiem. Parę akcji zepsułem. Ale jak mówię, nie mam dużego stażu w tym Gasuo, bo jest cały czas banowany na moim poziomie, także to niestety nie mam kiedy go jak gdyby trenować, żeby wam pokazać jakieś super zagranie itp. itd. Także tutaj też nie jest to jakieś spektakularne granie czy cokolwiek. Tak, ja nie potrzebuję blue, czy znaczy ogólnie jako Yasuo nie wiem jeszcze blue, nie ma sensu. Chyba, że no nie wiem, chyba, że gracie trzech postaci bez many. No to może tak, ale no nie ma większego sensu, cooldowny ma no mega mały, no nie ma sensu, naprawdę. Tak samo nie ma też sensu robienia przedmiotów po cooldowny do krzyn, po prostu mija się to z celem. Nie wiem, czy Eweliny gdzieś tu nie ma. Tak bym strzelał. O właśnie, że jest na bocie. Jinx obita. Nie ma multi. Postawię tu warda. Obawiam się, że mogą mieć tu warda. Okej, okay, mają warda. Wezmę sobie tego wardzika. Następny przedmiot, który chcecie mieć, to jest albo Botrk, albo Hydra. Kwestia, co tam robicie, albo nawet BT. Coś pod Lifesteal wypadałoby zrobić. Albo od razu idziecie w Infinity Edge'a. I ja właśnie coś czuję, że w Infinity Edge'a pójdę. Może tam Vampiric Sceptera gdzieś wsadzę, żeby troszkę tego Lifesteal'u było. Zabił mi tam Sivir. Okay, spróbujemy na Susa. No chyba nie spróbujemy. Aczkolwiek może ja sam go spróbuję troszkę. No przynajmniej sobie zbierę tą farmę. No Kasadin. Kazik zbyt tego nie wziął, no to ja sobie to bardzo chętnie przyjmę. Oj, co te chłopaki na bocie robią? Wow, to był dobry flash. Bo jeśli by nie sflashował, to oczywiście bym dał ulti. I raczej by umarł. Ach, nie doleciało? Wow. Jeden. Jeśli trafię, to go zabiję. Nie trafiłem. Ciekawe zagranie od Lux. Dlatego nie przepadam za Lux. I nie polecam też większości ludziom Lux, bo ma wszystkie skille, które trzeba trafić. A nie wiem, jakoś tak. Szczerze powiem, lepiej grać postaciami, które są po prostu łatwe, moim zdaniem. Kha'Zix, przyjdziesz tutaj? Nie. Oj. Gdzie poleciała? Tam, okej. Okay. Ups. No, nie trafiłem.
Dobra, ulti. Ulti nie ma takiego dużego cooldownu, dlatego go użyłem. Za chwilę będę chciał się cofać do bazy, więc... Nie miało większego znaczenia to, czy użyłem to ulti, czy nie, bo... No, za niedługi czas będzie. Znowu. Mam na dwa przedmioty do tego, do MVTR-a, także się cofnę już. Ten botlane nam tak średnio, plus dżungla też średnio. Ale zobaczymy. Aczkolwiek Sivir ma bardzo fajny CS, przyjemny. 120 CS, nie jest tak źle. Jak na ten poziom. Tylko troszkę mi obawia ten Nasus. Szczerze powiem. To jesteśmy full AD. Sivir, Kha'Zix, Lee Sin, Yasuo. No jeśli Nasus się zrobi pod samą, sam armor, jeśli tam jakiegoś Sunfire Cape'a, Omena i Frozen Heart'a jeszcze zrobi, to będzie ciężko. Ale zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co przesądzać. Asaki. Bardzo ma fajny ten. Fajne teksty ta postać. Takie samurajskie. O, nie trafiłem. Pomyśli dwa razy, zanim tam podejdzie. Co mogę zrobić? Nie mam barda żadnego. O, dobra. Chyba nic więcej nie mogłem zrobić. Aczkolwiek jeśli bym trafił do Q, nie, dlaczego nie trafiłem, to było trochę dziwne. To może bym ulti użył tutaj do kogoś, ktoś miał mało HP. Żeby mi się jakoś udało uciec. No nic. Dzięki temu przynajmniej wzięliśmy turret. Myślę, że tutaj mógł też bot dalej pchać, ale no przynajmniej tyle, że wzięli tego. Blue. Też jest jakieś tam małe zwycięstwo. Tylko strasznie obawiam się tego Nasusa. 19 minuta, 230 CS-u. Tak sobie. Jakoś bardzo super to nie jest, ale... Ale może być. Tylko dlatego mnie obawia, no bo jeśli się zrobi pod full armor, no to... Jak mówię, no będzie problematycznie, bo my jesteśmy full AD. Także ja tutaj będę po Infinity Edge'u chyba robił od razu Last Whispera. Tak myślę, żeby właśnie przebijać przez ten armor. I zobaczymy co dalej jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy. Ale na topa byśmy poszli. Idziemy, idziemy chłopaki. Przyśpiesz, Sona. Zmień na E. Używaj E, Sona. A na nie musiał ucować. Ops. Spoczywaj w pokoju. Wow. Tam Lee Sin ją popnął. Chyba tak. Ale tutaj chłopaki, bot jest zagrożony. Mało mi się to podoba. Zeskoczę do milionów i coś zrobimy. O, zrobiłem. Zasłoniłem tą ścianę. Żadne autoataki tej Jinx mnie nie uderzyły. O, chyba ją dobiję z Q, tak myślę. Powinna. Ten też był niepotrzebny. Okej, okay, ładnie. Tylko szkoda tego turetu stracić. Robert miał już na Infinity Edge'a. Także to jest ten moment, kiedy Yasuo zaczyna dawać w mordę, że tak powiem. Trochę mi brakuje. Lifestyla. Lifestyla, lifestylu. Nie zapytam jak to zmienić. Mój polski jest... średni. Znaczy ogólnie, język polski jest trudny, kurczę. Nie może mieszkać całe życie, to i tak. Nie wiesz jak coś powiedzieć. Jego red może stoi. Nie. Yep.
Talux możliwe, że poszło trochę dalej. Raczej nie, nie, nie miało to sensu. Czego miałby to zrobić? A co spuszuje? Dwóch, trzech. Dobra, wezmę ten turret. Mam nadzieję, że tutaj nie umrze od nas. Aczkolwiek chyba to dobrze wygląda, dobra, spoko. Turret nam idzie, ten tutaj, jest strasznie dużo warty. Bo jego jest najciężej wziąć z... Na przykład z tego i tego, no to ten nam idzie jest najciężej przejąć. Jak to dalej pójdzie, to jeszcze ten może wezmę. No to już będzie trochę komiczne, jeśli nie uda o niego walczyć w ogóle. Nie! Ta rakieta. Niezłe, niezłe. Ale okej. Tylko tutaj to ubicie turret, chłopaki. Oj. Kazix, oj, Kazix, Kazix, to ty wyrabiasz. Dobrze, ładnie. Nie, dobrze, że dobrze nie padł, bo Jinx na pasywce ma zwiększony movement speed, więc by uciekła. Także koniec końców, dobrze, tylko jeśli wezmą ten inhibitor oczywiście. No do końca, dobrze. Świetnie, cudownie wręcz. Dobra, 1940. Sobie tutaj wezmę stopa coś, całego Last Whispera już złożę. Będziemy jakieś walki zaczynać robić konkretne. Możemy, dzięki temu, że tutaj jest inhibitor, to możemy bardzo łatwo wziąć barona. Bo jeśli my będziemy na baronie, to ci goście nam zapewnią to, że będą puszować ten turret. I za każdym razem, gdy my będziemy przy baronie, no to ktoś od nich się musi cofnąć i wyczyścić te duże, tych dużych gości. Także, także to jest po prostu lepsza kontrola mapy. Wezmę jakieś wardy. Ewentualnie możemy też iść na topa i ten sam scenariusz. Jeśli... Wiecie, my jesteśmy tutaj w piątkę, to oni są tutaj w czwórkę, bo ktoś jeden musi odpuszczowywać tutaj. Na podobnej zasadzie to działa, także zapamiętajcie sobie coś takiego, że warto coś takiego robić. Aha, full armor, Nasus. To trzeba być jakieś ulti tej, ulti Sony chyba na niego coś czuję. Mamy mało CC. Będą się zablokować. No właśnie, tak? Okej, okay, całkiem szybko padł, jak na tyle armoru, moim zdaniem. Ja sobie zultowałem. Troszkę tak średnio się gra właśnie, jak się ma tylko tego Lee Sina. Bo jak mówię, i mówię na początku, że najlepiej właśnie robić team kompy pod Yasuo. Jeśli widzicie, że tam wzięliście jakąś Vi, coś, cokolwiek tam, co podbija, to wtedy Yasuo bierzcie. Ja tak wziąłem, że... Też dużo ludzi pytało po prostu o tą postać i tak patrzę, o, jest banowany, okej, okay, no to trzeba wykorzystać sytuację. Także ja tak troszkę wymusiłem tak naprawdę ten pick. Nie jest on jakoś tak super bardzo przemyślany. Akurat pod tą kompozycję drużyny. Nie mam ulti, ale... Czy on ma tutaj bardzo cały czas? No, chyba nie. Pamiętajcie, że możecie skakać do tych minionów. Ej, nie zabiega? Wow. O, przyspieszyła mnie. Aha, tu nie mam drużyny w ogóle. Gdzie jest mój team? Lee Sin jest gdzieś daleko. Jak Lee Sin kopnie kogoś... Odważnie. Czy odważnie nikt nie trafił, ale... Jeżeli tylko Lee Sin kopnie, to ja mogę dać ulti. Ale nie wiem, czy on to zamierza zrobić. Lee Sin, czy ty zamierzasz go kopnąć? Boję się, że może tego nie zamierzać. O, on tu był. O, wow. Okej, to było ciekawe.
Okej. Okay. Weźmy sobie kutlasa całego. Że teraz to było strasznie słabe, aczkolwiek no, dzięki temu troszkę się poszuje turret, ale... Tak, koniec końców to było naprawdę słabe, co teraz zrobiliśmy, bo mimo tego, że mamy przewagę straszną, to przegraliśmy teraz walkę i to nie powinno mieć miejsca. Ale to głównie dlatego, że tutaj Sona dała ulti, znaczy ulti thresha i nie trafiła w Jinx. Gonili Jinx, Kha'Zix gonił Jinx gdzieś dotąd, po czym padł i słabo to wyszło, niestety. Szkodaszka, no. Sona jest martwa. Niefortunnie. Sona gra na czas. Lee Sin z 24-sem. Ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. No, nie ma. Jak na mój gust, moglibyśmy całkiem szybko zrobić Barona. Kto nam to ukradł? Żeby ktoś tu był. Nasus jest na bocie. No, naprawdę nie trafiłem tego. Oj. Mogę użyć tego kutlasa, to by wystarczyło. Okej. Okay. O, tylko że Lee Sin się przewrócił gdzieś. Dobra, ale Lee Sin za Jinx, spoko, to mi się podoba. Zaraz dominiony tutaj. Zawsze możecie sprawdzić u przeciwników, gdzie są... O, cholera, czy... Aczkolwiek. Dobra, może nie najgorzej to wyszło. Nie chcę w tego boksa wejść. Oj, nie umrzesz, nie umrzesz. Ups. Pamiętajcie, że tarcza z pasywki nie uaktywnia się, gdy uderzy was turret. To jest warte zapamiętania. Tak samo też. Ta ściana też nie blokuje. O, wow, okej, to było bliskie. Nie blokuje też czołów turretu. Jako taką ciekawostkę powiem, że ta ściana blokuje autoataki smoka. To jest taka fajna taktyka. Tylko Nasusa się trzeba pozbywać jak najszybciej, bo no, jegoś najbardziej bawiam w tej drużynie, szczerze powiem, przeciwnej. To macie ten zasięg tego Q. Czy ja mogę coś kupić? 1800, za mało pieniążków. Need more money. Możemy strasznie szybko zrobić tego Barona. Bo Kha'Zix ma, wiecie, jak jest coś samo, to bardzo szybko to zrobi. Dobra, Evelyn tu nie ma, Lee Sina nie ma. Także obu smiterów nie ma, no zobaczymy. Może myślę, że się nam uda bez problemu. No i cudnie. Okej. I jeden. Jakby tak Lee Sin go kopnął. A, no nie trzeba było kopać. Sivir dała ulti. Sivir z okiem też przyjemna postać przez to swoje ulti. Też całkiem silna w aktualnej mecie. Brawo. Tu inhibitor możemy wziąć za darmo, chłopaki. Zapraszam tutaj. A jemy. A, mój błąd. Ładnie. Przyjemnie. Ty coś czuję, jakąś rakietę zaraz. No skończymy już, myślę. Bo i może być ciężko z tym, aczkolwiek
Jeśli macie dwa inhibitory zniszczone, postarajcie się wziąć trzeci inhibitor. Dzięki temu macie 6 dużych minionów zamiast dwóch. Macie, jak macie... O! To było bliskie. Znaczy, nie wpadłem, ale sporo obrażeń. Czekajcie, porwałem myśl z inhibitorami. Jak macie jeden inhibitor, to idzie jeden minion. Jak macie dwa, to idą też dwa, a jak macie trzy, to idzie sześć. Widzicie? Tu dwa. Tu dwa. Tu dwa, także jest... Duża różnica, prawda? Dlatego też zazwyczaj się bierze trzy inhibitory, jeśli jest tylko taka możliwość. Ale cofnę się, skończę to. Myślę, co na ostatni przedmiot. Myślę, że ja... Tak jest, nie ma co chyba kombinować. Nie to... Ej. Guardian Angel, wezmę sobie jeszcze eliksir. Co by mieć więcej obrażeń i HP. Takim długo gra, co? 33 minuty. Dobra, teraz musimy poczekać, aż wszystkie nie będą się puszować i po prostu oni mają odkryty Nexus, także myślę, że to kwestia, wiecie, że wszystkie miniony wejdą do bazy. Tylko, że niestety nasz Kazyk jest bardzo niecierpliwy, widzę, poczyna. Czyli koniec. Ale boską nie użyłem. Dobra, jeszcze postaram się powiedzieć o innych buildach, innych osób. Myślę, że co do tego jest słowo, wszystko się... Wszystko tam wyjaśniłem. Co się powinno budować itp. itd. Jak to działa. Jak tam reszta. Kha'Zix. Buty CD mogą być. Black Cleaver ok. Glass Whisper ok. Trinity Force, nie jestem pewien, czy to jest jakieś świetne. Ja wolałbym, szczerze powiedziawszy, Hydrę, aczkolwiek... Co każdy kół ma porok z Shina. Może nie takie najgorsze, ale nie wiem. Sivir, PT, LW, Phantom Dancer i Infinity Edge, spoko, świetny build. Tak jak się powinno budować. Lee Sin, tu ma strasznie dziwaczny build, bo to jest dżungla Lee Sin. On zrobił tą śmieszną latarnię, po czym ją sprzedał i kurczę, no dziwne. Dziwne, dziwne. Tutaj ogólnie średnio ten gość grał, przecież powiem. No i Omen. Może być. Trinity Force na Lissina. No jakieś cudowne to nie jest, kurczę, no. Tylko też tutaj bym wolał Hydrę, jeśli już by chciał ofensywę grać. Last Whisper może być. Sona, Cedeki, Mikael, Locke. I to spoko, aczkolwiek 20, 10, 15 CDR-ek ma, więc 5 CDR-ek traci. Nie jest to jakoś dużo, ale... Mogłaby sobie te buciki odpuścić, moim zdaniem, i... Aha, tylko że teraz piątki są znerfione. A, to może być. Dobra, Lux, Atin, Deadcap, Sorce, spoko, buldzik. Jinx, Blue Trister, Static Shift, ok, i później od razu Infinity Edge. A raczej wolałbym chyba Last Whispera na jej miejscu, szczerze powiem. Szczerze powiem, no. Nasus, jak mówiłem, dobrze się budował. Frozen Heart, Ice Pond, Gauntlet, Thornmail. Budował się pod full AD, także dobrze, dobrze grał chłopak. Evelyn Mask, znaczy no ta Spiritka, Maska i Grelaika. Może być. Jak najbardziej może być. Aczkolwiek tam trochę zmian poszło na Evelynę. To jest trochę mało się gra Evelynę, szczerze powiem. Trash Omen. Nie dokończył medalionu, nie wiem czemu. Czyli talizman. To jest bardzo dobry przedmiot. On tam kosztuje 1000 zł, ale warto go budować, bo to jest szuralia stara. Że warto, warto. Ale widzę, że już chciał budować, bo to się buduje z Fairy Charmu. Także to by było na tyle. Jak jakieś tam macie pytania czy coś, to śmiało w komentarzach. I dzięki za oglądanie i to by było na tyle. Cześć.